dzisiejszym marszu Nordic Walking uczestniczyło 30 kobiet. 34 chyba nawet. Nawet 34, tu koleżanka podpowiada. Oprócz tego wytrenowałyśmy zawodniczkę. Jagoda uczestniczyła w biegu głównym, w biegu VIP-ów. Także wielkie, wielkie dzięki, że wystartowała. No jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że nasz klub w tym roku zwiększył frekwencję w tym marszu i wzrasta liczba osób, które aktywnie uczestniczą w Nordic Walkingu. My mamy nadzieję, że na następny rok będzie startowało jeszcze więcej. No i oddaję głos Jagodzie, może Jagoda coś powie o swoich doznaniach w czasie marszu, w czasie biegu. Może powiem tak, że jestem reprezentantką obu stowarzyszeń, i Nefrytu, i ArtFit, także reprezentowałam oba kluby w tych biegach. Wyzwanie wyrzucił mi nasz burmistrz Bodziacki, no i pomyślałam, że spróbuję, chociaż przyznam szczerze, że jeśli chodzi o biegi, to w ogóle nie trenowałam. Chodzę z kijkami jak najbardziej, no i jeżdżę rowerem, o, to jest mój trening, także spróbowałam pierwsze parę set metrów, to uznam, że chyba nie dam rady i mimo takich usilnej pomocy ze strony pana burmistrza stwierdziłam, że nie dam rady. No i to były pierwsze moje kłamstwo, które niestety wypadło, ponieważ no, uznałam, że tak, no spróbuję jeszcze może, dokąd zwolniłam tempo, dokąd się uda. Jak się udało do Piaskowej, to pomyślałam, a tam w dół to może będzie, a 1 maja, a tam też w dół może nie jest tak bardzo pod wiatr, więc spróbowałam. No i dalej to już tak pomyślałam, nie no, głupio odpadać tak od razu, skoro już dałam radę, zobaczymy, jak nie dam, to nie będzie. No i zajęłam zaszczytne chyba ostatnie miejsce, nie, ale było mi... za to było więcej jeszcze. No tak, biegli, ale to ci już następni chyba. Natomiast nie, miałam ogromną satysfakcję, że w gruncie rzeczy samo nawet chodzenie z kijkami jednak znakomicie poprawia kondycję. A, prawda, jeszcze oczywiście no, aerobik, który staram się w miarę systematycznie, przynajmniej 2 razy w tygodniu uprawiać. Także to jest fantastyczna rzecz. Świetnie wzmacnia kondycję, świetnie poprawia samopoczucie, świetnie wpływa na sylwetkę i tak w ogóle na witalność. Także dziwi mnie, że tylko kobiety u nas jakoś tak łapią się za te kijki. Być może panowie mają no, inne sposoby organizowania sobie tej aktywności fizycznej, ale bardzo się cieszę, że tak dużo kobiet jest. Polecam, polecam. Wystarczy popatrzeć na mnie, już nie będę mówiła, który jestem rocznik, ale mój PESEL dawno daje znać po sobie innym koleżankom, a ja trzymam się dzięki temu. Jeszcze tu dodam, że w czasie marszu odbywał się kiermasz rzeczy, które były wykonane w czasie paraolimpiady. Te pieniądze, fundusze będą przeznaczone na następną paraolimpiadę, na którą już zapraszamy teraz, we wrześniu będzie paraolimpiada. Oprócz tego jeszcze była pani z klubu Oriflame, ponieważ w naszym klubie też zrzeszone są członkini innych klubów, prezentowały zdrową żywność, zdrowe odżywki, takie regeneracyjne, które można było też zdegustować po biegach. Także stwarzamy różne możliwości, nie tylko aktywności, ale także kreowania tego, co, w czym się najlepiej czujemy. Mam nadzieję, że na następny rok chętnych w marszu będzie jeszcze więcej. Już teraz zapraszamy serdecznie. A tym uczestnikom, którzy teraz już uczestniczyli, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też sponsorom, dziękujemy, podziękowania dla Urzędu Miasta, dla klubu Oriflame, który też zafundował nagrody, oraz dla PZU. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili, żeby Nordic Walking się rozwijał.